propagujemy zachowania ekologiczne wśród młodzieży. Zamieniliśmy dzisiaj teren parkingowy w mini ogród, przeciwdziałając zmianom klimatu. To jest działanie, które nazywa się Parking Day. Parking Day od 2005 roku już funkcjonuje w wielu krajach. Zaczyna się również w Polsce, był chyba w Lublinie nawet w zeszłym roku. My chcieliśmy pokazać, że jest za dużo parkingu w naszym mieście, że chcielibyśmy więcej zieleni. W obliczu dzisiejszej powodzi, która spotkała Polskę, uważam, że to jest bardzo ważne, żeby akcentować, żeby wstawiać więcej zieleni i żeby propagować w mieście politykę proekologiczną i prozieloną. Żałuję, że to chyba tylko jednodniowe takie wydarzenie, tak? Tak, to jest dosłownie kilkugodzinne, ale w piątek będziemy mieli następne, będziemy sprzątać ziemię, także będziemy iść wzdłuż rzeki i zbierać śmieci. Ile czasu Pani tutaj spędziła dzisiaj? No, parę godzin. Brała Pani udział w budowaniu tego miejsca? Tak. Jak to? Od czego się zaczęło? Nie wiem, jakiś projekt na komputerze? No, w sumie to... Spontanicznie. Na czym polega ten dzisiejszy dzień? Jakżeście się do tego miejsca przybrali dzisiaj? No to załatwiliśmy sztuczną trawę z ZGL-u. Zieleń nam przysłała rośliny. Kwiaty od Stowarzyszenia Kolektyw Kobiet. Dobrze. Poletyfikowane. A co sam sądzisz o zieleni, o parkingach? Czego jest więcej, czego jest mniej? Zamiast parkingu więcej terenów zieleni by się przydało. Przydałoby się? Oczywiście. Nie tylko przy szkole. Nie tylko, prawda? No nie tylko. Jakie elementy najciekawsze byś tutaj wymieniła? Od czego żeście zaczęli? Czy ważne są takie miejsca? Uważam, że tak, bo na przykład w Białej Podlaskiej potrzebujemy takich miejsc. Jest tutaj raczej tak mało zieleni, a potrzebne jest właśnie, żeby był cień, żebyśmy mogli siedzieć w cieniu, żebyśmy się jakby nie opalali za bardzo, żeby nas słońce jakoś nie raziło. I zaczęliśmy od tego, że rozkładaliśmy po prostu trawę, wzięliśmy palety, układaliśmy. Mamy, każdy przywiózł poduszki, rośliny też mamy i wszystko po prostu ładnie ułożone. Czy w takim miejscu spędza się czas zupełnie inaczej niż na, nie wiem, korytarzu w szkole? Tak, zdecydowanie. Co jest wygodniej. Ciekawego innego robić niż na korytarzu? No to jest przed więcej miejsca, żebyśmy grali na przykład gry planszowe, rozmawiali. Wasza ocena pomysłu, jak to wygląda? Po raz pierwszy w takim evencie, nazwijmy to nawet? Jakbym miała to ocenić, no to wszystko wyszło tak na spontanie. Planowaliśmy to w sumie niecały tydzień. No, bardzo dużo nam właśnie pomogły firmy, z którymi współpracowaliśmy. No i w sumie wszystko jakby sami zaprojektowaliśmy. Pomysł tam, inspiracja gdzieś tam z internetu zapożyczyliśmy, ale większość to są nasze pomysły, nasze wykonanie. W jakich miejscach lepiej się spędza czas? Myślę, że tak, o wiele lepiej. Po pierwsze dlatego, że jest dużo zieleni, dużo... To robi po prostu, to ma swój klimat, robi wrażenie. Samo to, że świeże powietrze. Tak, świeże powietrze. To, że możemy po prostu siedzieć razem i spędzić trochę więcej czasu. Taka integracja w sumie nasza, bardziej klasowa. Możemy zagrać w gry różne planszowe. Dzisiaj też przynieśliśmy kilka z nich. Czy was koledzy, koleżanki z innych klas odwiedzają? Przelotnie przyszli zobaczyć, co tutaj się dzieje. Myślę, że dużo osób jest tym zainteresowane. Dużo osób też wyglądało przez okna, machało do nas. No bo to jest po prostu takie wydarzenie, nikt wcześniej przed nami tego tutaj nie zrobił i myślę, że to budzi po prostu bardzo duże zainteresowanie. A skąd w ogóle wybór twój albo koleżanek, może ktoś chce coś powiedzieć, architektury krajobrazu? Z czym to się wiąże? Dlaczego akurat taka decyzja? W sumie szczerze znalazłam się z przypadku na tym kierunku, bo stwierdziłam, że lubię rysować i przyszłam tu, ale nie żałuję tej decyzji. Bardzo mi się tu podoba, klasę mam fajną. I po prostu sam fakt tego, że bardzo dużo rzeczy organizujemy w szkole, różnych takich, no, Sorka macha. Sorka macha mówi, że Sorka jest fajna, to dlatego też tutaj jesteśmy. Gdybyś mogła odpisać od tamtej strony, poprzez tu, co wszystko tu widzimy? No to tak, znajdują się tam kwiaty zrobione ręcznie z bibuły, znajdują się drzewka. Jakie mają znaczenie temu miejscu, co nadają? Myślę, że koloru nadają przede wszystkim, najwięcej koloru po prostu wprowadzają, no taką atmosferę bardziej ocieplającą to wszystko. Staje się bardziej rozpoznawalne? Tak, myślę, że tak. Zaciekawia innych? Tak. Dobrze, co mamy dalej? Drzewka, które dają nam cień. Oczywiście mniejsza roślinność, jakieś trawy do ozdoby, krzewy. Dużo mamy też bluszczu, to jest nasz bluszcz spod szkoły, cięliśmy go sami.
No, mamy też tutaj sztalugi, na których znajduje się napis naszego kierunku, architektura krajobrazu. No, mamy właśnie ten blusz na sznurkach powieszony, który też w sumie daje trochę cienia i robi też wrażenie, tak mi się wydaje. Czy to jest też dobra lekcja dla was samych? Bo już to pytałem, jak się do tego przygotowywali, czy były jakieś jakieś projekty wcześniej? Mieliśmy tam na godzinie wychowawczej w sumie tam każdy rzucał jakimiś pomysłami, analizowaliśmy jakieś rzeczy. Też mieliśmy ograniczoną ilość materiałów, więc w sumie kombinowaliśmy tak, co tutaj dodać, co zrobić. No i w sumie wyszł pomysł bardzo fajny z paletami właśnie, że jako stoliki do gry, też wazony, żeby to tak pusto nie wyglądało, krzesła dodające uroku, myślę, temu miejscu. I wygody. I wygody, tak. Czy architektura krajobrazu jest typowym przedmiotem, gdzie tego typu fajne eksperymenty no, jest łatwiej przeprowadzić, bo jest znacznie więcej pomysłów do realizacji? Myślę, że w naszej szkole dosyć dużo się dzieje na każdym kierunku i każdy kierunek jest zaawansowany, tylko po prostu w innym zakresie. Architektura krajobrazu jest o tyle przyjemnym kierunkiem, że my po prostu możemy pokazać coś, co naprawdę ładnie wygląda i przyjemnie dla oka, tak? Co służy wypoczynkowi, co poprawia umysł, lepiej działa na emocje i myślę, że każdy tak naprawdę w obcowaniu takich roślin, które myśmy dzisiaj wystawili i naprawdę jest to pomysł bezkosztowy, więc każdy nauczyciel może zorganizować takie wydarzenie. W Białej jeszcze tego nie było, my jesteśmy pierwsi, ale to wydarzenie jest od 2005 roku na całym świecie, także mam nadzieję, że może będą naśladowcy, a być może jeśli nas ktoś wesprze w przyszłym roku, to zrobimy większe wydarzenie, być może ze wsparciem pana prezydenta, to może przeniesiemy się tutaj z okolic ekonomika do centrum miasta. Trzymam kciuki. I na koniec zapytam jeszcze panią profesor o to, no bo tak, rośliny są też na pewno były ważne w tym wyborze. Najważniejsze. O to, żeście prosili, jeśli chodzi o zieleń miejską. Wymieńmy ze 2-3 gatunki. O co chodzi w tych roślinach? One są, po pierwsze chodzi pewnie o zapach, wizerunek tych roślin, czyli warunki wizerunkowe, ale być może są też takie gatunki, które żeście wybrali specjalnie, które wiecie, że na przykład, no nie wiem, miło się przy nich spędza czas, odprężają, oczyszczają powietrze. Jak to wygląda? Gatunki pomogła nam wybrać pani Kasia Nowosielska. Generalnie nam zależało na tym, żeby o tej porze roku były one ulistnione i dosyć mocno widoczne, nieprzekwitnięte. Tam z fioletowych mamy perowskie i lawendę. To są rośliny, które zwabiają owady, więc to jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach, kiedy mamy problem z bioróżnorodnością. Bordowe mamy tutaj berberysy i z tyłu tutaj kwitnące na różowo krzewuszki. Mamy też trawy ozdobne, jak widać wyższe drzewa, w tym mamy brzozę i klony, bo chcieliśmy, żeby też były jakieś takie naturalne drzewa, które pochodzą z naszych stron. I jeśli chodzi o gatunki, to w zasadzie tyle, bo woleliśmy, żeby było dużo ilościowo i żeby to po prostu optycznie lepiej wyglądało niż tak pojedynczo.